wiesz, że mi się nie chce wierzyć, jak ciebie słucham, jak ciebie znam, znam twoją rodzinę. Nie chce mi się wierzyć, że twoja mama organizowała pielgrzymki. Tak, bo to była największa kasa. Aha! No. A to jest prawda z tą kurtką brata? Oj, tak. Dużo było różnych akcji, muszę ci powiedzieć. Bardzo dużo było różnych akcji. Jakie? Nie o wszystkich mogę mówić. Podziel się. Znaczy, u nas tak, tata ateista, mój brat wówczas satanista, nie? Okej. Okay. No i ty? No i ja wtedy tam nic, nie? Siedziałam, patrzyłam i straszyłam ministrantów. No i wiesz, wiesz jak to jest, no dzisiaj też moje dziecko by mnie zagięło jakimiś tam nowościami, jakimiś nazwami zespołów, to wiesz. Na pewno. Wiesz o co chodzi, to no nie wiesz co jest co. I rzeczywiście tak było, że moja matka się śpieszyła, a był listopad, była umówiona z księdzem na rozmowę. Okej. Okay. I po prostu były tak zwane flajerki, kurtki, wiesz, czarna ten. A matka zawsze taka modnisia, mówi, a taka fajna czarna flajerka i pożyczyła od mojego brata tą kurtkę i poszła na rozmowę z tym księdzem, nie? No, no i co? I mówi, no to fajnie, tam wszystko ustali. Bóg zapłać. Bóg zapłać, nie? I się odwróciła, nie? A z tyłu odwrócony krzyż i Morbid Angel, nie? I co, a ksiądz mówi, przepraszam, no jak to co? No tak patrzył na matkę, to na to nie mógł w to uwierzyć, że wiesz, sataniści mają, wiesz, ponad 50 lat, nie? Ale no tak, wiesz, była chwila konsternacji, ale wiesz, co lepsza akcja była. Tylko wiesz, to skuma ktoś, kto żył w latach 80. No to my! Nie? To tylko my będziemy to my nie śmiali. Skumacie, nawet nie próbujcie. Bo tam po 89 roku wyszły jakieś tam gadżety, typu, że można było kupić takie foliowe skarpety na Mikołaja. Wiesz, że taką skarpetę z folii czerwoną, z oprzyciem, że w środku zabawki na prezent. No, no. Ale to było na zabawki. A matka pojechała załatwiać pielgrzymkę, a ksiądz jej otworzył i miał to na nogach. Powiedział, że dostał na Mikołaja. Założył te folie. Może mu plebanii nie ogrzewali, no. Ale to było cienkie. Ciekawe, jakby dostał trzy, to by tą trzecią na co założył. Oj, przestań, już przestań.